Cześć, mam tu Wąski, witam Was na Wąskim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Car Show, bo prosiliście o odcinek, który będzie związany tylko z motoryzacją amerykańską i potęgi, jakim jest przecież ten kraj, jakim on by nie był bez przecież przemieszczania się. A żeby się przemieszczać, kraj tak wielki, trzeba mieć czym. A oczywiście, jak możemy przemieszczać się z klasą, na przykład amerykańską korwetą z lat 50. czy 60. Trzy największe marki, czyli amerykańskie oczywiście, czyli Ford, Chrysler i General Motors. Ford w tej chwili należący do Toyoty, Chrysler należący do przecież włoskiego Fiata, no i trzymający się General Motors, który przecież był... General Motors nadal w rękach państwowych, można powiedzieć, bo przecież Barack Obama parę lat temu po kryzysie także próbował ratować przecież miejsca pracy i to, żeby te samochody nadal były produkowane, tak jak to Donald Trump mówi cały czas, made in USA. Widziałem już samochody tych trzech marek, czyli Chryslera, Forda i General Motors, a wszystkie one powinny być kojarzone z miejscem, w którym były produkowane, miejscem dzisiaj kojarzone z miastem widmo, jakim jest przecież Detroit, które niegdyś było potęgą, bo tam produkowano wszystkie samochody, którymi jeżdżono po całych Stanach Zjednoczonych, a do dzisiaj są łakomymi kąskami nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie. Pro Street Mustang has a small block Ford in it with a 671 supercharged blower. Customer's car we built for them. Main thing they like to do is take it out for ice cream. A 1965 C2 Mustang. We did a complete resto mod on this vehicle as well. C6 suspension, C7 Corvette engine. The engine has had internal modifications done to it. Went from the original about 600 horsepower to about 900 horsepower now. C7 seats, they were the original ones that were modified. The magnesium seat backs were cut down about 9 inches to fit into the vehicle as well. This is a turnkey driving car, ready to go. Okay, so what you gonna do with this car right now? What you gonna do? What's the idea behind it? This car was actually built for a customer, and his plan next year is to actually go on the historical Route 66 trail, start in Chicago and drive all the way to LA with it. So it is built to run. So how many days would it take to go with this car from Chicago to LA using the 66 road? Definitely make it in probably 3 days with this, no problem. 3 days, yeah. That's nice. Oczywiście. Jak zauważyliście, od razu wspomniał o koniach mechanicznych, czyli o HP, czyli horsepower. Coś, co jest bardzo ważne przy sile, żeby mniej więcej zobaczyć, jaką moc ma przecież samochód, czy tam jego silnik. No i podobało mi się bardzo to, że oni bardzo miksują, przynajmniej on tak powiedział, że ich grupa specjalizuje w tym, że odpicowują stare samochody, dodają do nich nowe silniki, nowe siedzenia i tak dalej, ale całokształt tych samochodów jest cały czas jakby ze starą duszą i tak dalej, więc niby samochód 64, ale przystosowany do współczesnych dróg, do współczesnego śmigania po szosach. No może teraz tak o cenach paliwa trochę. Selectro 87, jak widzicie cena 2,69 za galon. Galon to jest mniej więcej tak 3,5 litra, ale o tym opowiem więcej już za chwilę. Jeszcze poza horsepower warto wspomnieć o tym, jak się przecież tankuje samochody w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że nie tankujemy tutaj samochodów na litry paliwa, tylko na galony. Jeden galon to jest mniej więcej 3,785 litra, czyli 3,75 litra. Jeden galon 3,75 litra. Cena za jeden galon w Stanach Zjednoczonych na chwilę obecną w 2017 roku, jak jestem tutaj, to jest mniej więcej od 2,50 dolara do 3 dolarów. Mniej więcej średnia bym powiedział 2,70, 2,90 dolara. Warto też wspomnieć o tym, że trochę inaczej się oktany
liczy, jest trochę inny system. System liczenia też jakby oktanów w benzynie, w paliwie. W Europie jest to norma liczenia oktanów RON, a w Stanach Zjednoczonych jest to norma, która jest skrótem DON. No więc takich ciekawostek dotyczących tego car show znajduje się w tej chwili w tej hali w Rosemont 570 samochodów. Tutaj mamy w ogóle przykład przydrożnych jakichś dekoracji, które zawsze są właśnie przy jakichś przydrożnych knajpach. Tutaj już mamy dział z częściami, z narzędziami. Ja powiem tak, prawo jazdy zrobiłem dosłownie w tym roku. Więc dopiero kilka miesięcy temu, więc nie jestem w stanie wypowiadać się jeszcze aż tak dobrze na ten temat. Ale jeżeli znacie jakichś twórców czy youtuberów na przykład z Polski, którzy chcieliby wystąpić w odcinku, to może razem coś nagramy. Właśnie pogadałem tutaj z chłopakami, co machali z tyłu. A chłopaki są w ogóle z Detroit i tak się ich spytałem, no jak tam życie w Detroit i tak dalej. I mówię, no rzeczywiście już się nie tworzy samochodów w Stanach za bardzo. Większość tych firm została odkupiona, czy to przez Japończyków, czy to przez Europejczyków. Ale powiedzieli, że części robią w Stanach. A ja się pytam, no dobra, ale co jeszcze, ty takiego jest jeszcze made in USA? Ja mówię, co, gitary, broń, amunicja? No mówią, no tak, rzeczywiście już niewiele samochodów się tutaj produkuje. Detroit było kiedyś potęgą, teraz już nie bardzo. Ale części chłopaki aż przywieźli właśnie z Detroit tutaj. W ogóle zarąbiste jest to, jak właśnie podkładają, czują kolor gitary razem z kolorem samochodu. Fajny patent, tak postawić właśnie gitarę z samochodem. Na targach oczywiście nie mogło zabraknąć miniaturowych samochodów, które tutaj Hot Wheels można już kupić za $3. Poza samochodami możecie też kupić sobie oczywiście nic innego jak Sokoła Millennium. Nie tylko samochody, ale też statki kosmiczne. Można też dostać stare czasopisma, można też dostać stare plakaty kolekcjonerskie. Grudzień 1954, czyli gazetka sprzed 60 lat. To nawet rowerek z takich oldschoolowych filmów z lat 70. No tak, w ogóle zapomniałem, że car show to nie są tylko samochody, tylko też wszystkie gadżety, przecież stroje, tutaj reklamują swoje części ludzie, jakieś w ogóle zakrywki na... wszystkie gadżety, nie? Wycieraczki, wszystko kurde, plakaty i te małe oczywiście żelaźniaki. A co jest najlepsze, są też gadżety dla kobiet. Torebki z marką samochodową jakoś. No nawet możecie sobie obraz na ścianę pierdyknąć, jakby w garażu wam było za mało. Ale szczerze mówiąc, jak tak patrzę i chodzę, to naprawdę aż korci, żeby pojechać do Teksasu i wsiąść w takiego prawdziwego amerykańskiego pick-upa. Więc tutaj mamy przykład skrzyżowania diamentowego, nowość w Stanach Zjednoczonych, które polega na tym, że jest bezkolizyjne i samochody się po prostu mijają, jest tak zwana mijanka. Jest to skrzyżowanie, znajduje się ono nad highwayem, nad autostradą. Zobaczymy, kiedy taka technologia, czyli skrzyżowanie diamentowe pojawi się u nas w Europie. Przed nami jedno z nielicznych rond w Chicago. Jak widzicie, wszystkie instrukcje i oznaczenia, ponieważ rond za bardzo nie ma w ogóle w Stanach. Dlatego macie wszędzie napisane, że o, tylko w prawo można jechać, tylko one way, żeby ktoś przypadkiem nie zjechał dookoła, nie w tą stronę, co potrzeba. A Amerykanie nie są do tego przystosowani, bo to jest przecież europejski, a raczej francuski wynalazek. Więc w Ameryce, jak wszystko, nawet rondo musi mieć swoją instrukcję. I nie bez powodu mamy pick-upa, ponieważ pick-upa, tak jak w Nowym Jorku, gościu, który pojechał na Manhattan za $20 przecież wynajął takie cacko. A jak byłem w Teksasie nagrywać tą podróż trokiem właśnie do Teksasu, widziałem w jednym miejscu jakby najwięcej właśnie pick-upów i nie dziwię się. Te samochody muszą być duże, one muszą mieć duże silniki, muszą być ogromne, jak ten kraj, który jest ogromny, jest daleki, wielki dystans między miejscami, trzeba wozić te wszystkie rzeczy, a szczególnie w Teksasie czy w Wisconsin farmerzy, którzy przewożą po prostu ogromne rzeczy. My dzisiaj przewozimy po prostu meble, no ale nie jakiś kombiak, tylko kurde SUV albo właśnie pick-up. Hello.
W odcinku o tym, jak wynająć mieszkanie w Nowym Jorku, wspomniałem o tym, że Nowy Jork od Chicago no trochę się różni, jeżeli chodzi o komunikację miejską, czy w ogóle o przemieszczanie się między miejscami, między lokacjami, czy to do sklepu, czy coś w tym stylu. Otóż, wspomniałem o tym, że w Chicago jest coś takiego jak plaza. Więc tak, Nowy Jork różni się właśnie tym, że tutaj w Nowym Jorku są po prostu bloki, tak jak u nas mieszkalne, no i na parterach są po prostu jakieś usługi, sklepiki osiedlowe, czy coś w tym stylu. A Chicago właśnie różni się tym, że są właśnie te plazy. To znaczy, jest coś takiego w Stanach, co nazywa się bloki. Nie są to bloki, tak jak u nas w Polsce, bloki mieszkalne, bloki po prostu takie osiedlowe, tylko są bloki, to są takie od głównego skrzyżowania do głównego skrzyżowania. I pomiędzy tymi blokami są tylko domki, czy zwykłe takie osiedla, gdzie po prostu ludzie sobie mieszkają. I tam nie ma za bardzo żadnych sklepików pomiędzy nimi. W związku z tym są te plazy i te plazy znajdują się na głównych skrzyżowaniach. One są oznakowane, no i w związku z tym do tych plaz trzeba dojechać, jeżeli chcecie iść na przykład do sklepiku. Bo nie ma czegoś takiego, że po prostu idziecie, wychodzicie i spacerkiem sobie idziecie, bo no, te bloki są duże i trzeba naprawdę kawałek przejechać. W związku z tym w Chicago bez samochodu, jak bez ręki. W Stanach Zjednoczonych średnio na household, czyli na jedną rodzinę, średnio są dwa samochody. Dwa samochody przypadają na rodzinę. Rodzina, czyli co? Mama, tata, syn, córka, załóżmy. Na taką rodzinę przypadają średnio dwa samochody. W ogóle prawo jazdy już tak naprawdę mają dzieciaki, które chodzą do liceum. To znaczy, no właśnie, jak jesteście na przykład w Chicago, no to macie ten kawałek do szkoły. W związku z tym już was rodzice nie podwożą, tylko dzieciaki już 16-letnie, 17-letnie jeżdżą normalnie samochodami do high school, czy no po prostu studenci. Można już w wieku 16 lat zrobić sobie prawo jazdy bez żadnego problemu. Jest to proste, o wiele bardziej proste niż w Polsce. Ale o tym będzie cały odcinek z Gino, który prowadzi szkołę nauki jazdy. Wiele osób też pytało o wysyłanie paczek i jakie to są ceny. Nie będziemy wysyłać paczki do Polski, tylko będziemy wysyłać paczkę do znajomego w Arizonie. Paczka będzie jechać, jak to się mówi, ground, czyli po prostu ciężarówką, a nie paczka lotnicza. I wyślemy ją przez UPS, czyli kuriera, prywatną firmę, a nie przez publiczną, państwową, amerykańską pocztę. Wysłanie takiej zwykłej paczki w UPS-ie, residential, czyli nie do firmy, tylko prywatnie, do prywatnej osoby. Paczka sama baksa $2.19 i wysyłanie Grand Residential 21,54 Grand, czyli będzie jechała ciężarówka, a nie jakiś tam samolot, czy coś w tym stylu. W UPS-ie zwykły, taki jak na poczcie, można zrobić sobie W UPS-ie jak na zwykłej polskiej poczcie możecie wysłać sobie paczkę, zrobić sobie kopię, zrobić sobie ksero, wysłać pocztówkę. Widzę, że możecie sobie wyciąć różne rzeczy z papieru. Tak jak klasycznie wszędzie. No tylko, że jest prywatna firma, a nie poczta amerykańska. Chociaż poczta amerykańska też normalnie przecież tutaj funkcjonuje, działa prężnie. Zastanawiam się, na ile ważne w upadku tego całego imperium, między innymi Detroit, były zmiany w jakimś tam na przykład prawie ekologicznym, czy w trendach na arenie międzynarodowej, które doprowadziły do tego, że przecież rynek stał się coraz bardziej wymagający, coraz bardziej droższy, a co za tym idzie, pojawili się nowi gracze, czyli na przykład Tesla i między innymi samochody na przykład na prąd, elektryczne samochody. Była kiedyś taka sytuacja, że były wielkie protesty, już nie o tyle co związków zawodowych, co samych firm, producentów produkujących właśnie takie oldschoolowe samochody, między innymi w Kalifornii, gdzie gubernatorem był Schwarzenegger i powiedział kiedyś: wiecie co, możecie mieć smoknąć w tyłek, ponieważ no, demokracja, tak? To znaczy, no, współczesna demokracja, to znaczy, że trzeba dbać o środowisko i tak dalej. A jak wy myślicie, czy potęgi właśnie motoryzacyjne, takie stare potęgi, wielka trójka, dalej przetrwają i dadzą sobie radę z przyszłością, która nadejdzie? Czy może będą samochody, które będą same jeździć? Czy nadal w modzie będą oldschoolowe, piękne?
niektóre nieodrestaurowane, niektóre w starym po prostu stylu, a niektóre odpicowane, miks nowych technologii ze starszą klasyką i duszą. Dajcie znać, co na ten temat myślicie, jak wam się podobało. Ja nie jestem jakimś ekspertem w tej dziedzinie. Były prośby, więc tutaj trochę mamy o właśnie pięknych, pięknych samochodach amerykańskich. Made in USA. Piszcie w komentarzach, polecie naszą grupę Lektorat Wąskiego i widzimy się w kolejnym materiale. Ja jestem Wąski z Rozmont. Wąski kanał. It's what it's like to be.